Gdy się okazało, że kontuzja Gosi Stasiak nie będzie tak szybko, nie będzie przywrócona do gry, no to wtedy taka potrzeba zaistniała, aby mieć no, pełną możliwość manewru, czyli korzystania z 16 zawodniczek. Natomiast jeżeli idzie o kontuzję Gosi, to z początku to wyglądało gorzej, ale po wykonaniu rezonansu i po tych dwóch dniach, które już upłynęły od zaistniałej sytuacji, to wygląda na to, czy nawet jest nadzieja, że być może, że jeszcze na tych mistrzostwach można by było skorzystać z niej. No to wtedy w zależności od sytuacji, jaka będzie, w zależności od Kima Rasmussena, to może być powrotna zmiana również. W tej fazie mistrzostw można dokonać tych dwóch zmian. Jedną wykorzystamy teraz i jeszcze jedną będziemy mieli w rezerwie. Dla przykładu zespołem męskim do Kataru to polecieliśmy z 18 zawodników, czyli dwóch więcej, bo to przestrzeń jest większa i wtedy na wypadek tej sytuacji ciężko by było szybko sprowadzić zawodnika. Tu odległości są mniejsze i korzystamy z tego.